Drodzy przyjaciele, dzisiaj chcę Wam pokazać ćwiczenia na nacisk boczny. Mianowicie Marcin Furman zadał mi fajnie, wspaniałe pytania. Nacisk boczny to ćwiczenia, które już pokazywałem w swoich filmikach w wersji tak zwanej rosyjskiej. Natomiast przyszedł czas, drodzy, na Was i otóż chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Przede mną przede wszystkim zestaw niezbędnych pomocniczych rączek, tak zwanych, dla tego, żeby wykonywać ten nacisk boczny. Skoro padło pytania, jak wykonywać te ćwiczenia na wyciągu regulowanym, a nie na maszynie mechanicznej Mazurenko, więc przybliżę Wam całą pojęcie, jak wykonywać te ćwiczenia na wyciągu regulowanym. Otóż pierwsze co? Rączka zwykła, obracająca się rączka na nacisk boczny, moim zdaniem jest ćwiczeniem niewygodnym. Chyba że tros, czy linka tak zwana, na wyciągu regulowanym będzie zawieszona pod bardzo wysokim kątem. Wtedy można wykonywać, powiedzmy, nacisk boczny. Z niedużą amplitudą, ponieważ zobaczcie uważnie, pomiędzy linką a ręką już tworzymy nie kąt 90 stopni, tylko mniejszy. Każdy ruch w kierunku rączki ten nacisk będę malać. Czyli to ćwiczenie ma bardzo ograniczoną korzyść. Natomiast jeżeli my wykorzystamy rączkę z nawijaniem, to takie ćwiczenie staje bardzo potrzebnym dla nacisku bocznego. Otóż omówię sam ruch, samą kinetykę tego ćwiczenia. Przede wszystkim pamiętajcie, że odwrócenie waszego barku w ten sposób to już ćwiczenie nie na nacisk boczny, tylko na hak. Jeżeli my mówimy o nacisk boczny, to mówimy tylko i wyłącznie o takim ruchu. Przy tym ćwiczymy palce, nadgarstek i sam przeczep łokcia. Natomiast, aby wyłączyć palce i nadgarstek, co w niektórych przypadkach u zawodników są mocną stroną, możemy wykorzystać pas bądź pętlę. My korzystamy się z takiej pętli. Stawimy też pod wysoki kąt i robimy te ćwiczenia. Z odwróconą dłonią do siebie, to jest nacisk boczny, bądź dłonią prostą. W każdym z tych ćwiczeń proszę pamiętać, że nadgarstek, dłoń znajduje się na wysokości podbródka, z kolei barek jest wprowadzony w ten sposób, że pomiędzy kostką nadgarstka pod bródkiem i barkiem tworzy się swojego rodzaju trójkąt. Jeżeli my zostawiamy rękę w takiej pozycji, pamiętajcie, że to już te ćwiczenie przechodzi do rodzaju ćwiczeni na biceps, na ściąganie na klaty, ale nie aż nijak na nacisk boczny. W nacisku bocznym wykorzystujemy przede wszystkim jako stabilizator triceps, który trzyma nam całą tą konstrukcję, a nie w przypadku walki albo ćwiczenia na hak, klatę. W ten sposób. Przy tym, jeżeli my mamy ćwiczyć na pętli, to wiadomo sprawa, że możemy wyciąg ustawić najwyższą pozycję. Co w waszym przypadku, gdzie nie ma regulacji na wyciągu regulowanym, tylko jest dolna bądź górna, jest bardzo korzystny. Ten ruch jest jak najbardziej ruchem, który się odnosi do nacisku bocznego. W przypadku, jeżeli nawet wy nie macie pętli, można zastosować taką grubą linę. Odwrócić ją od razu na supinator i cisnąć ją
i wykonywać ćwiczenia na nacisk boczny. W przypadku, jeżeli wykonacie taki ruch, czyli barkiem do przodu pochylamy się do przodu całe ciało, my wykonujemy ćwiczenie na triceps. Trzeba też również pilnować, że w arm wrestlingu jakość wykonania ćwiczenia, albo mówiąc prosto, ćwiczenia różnego rodzaju pochylenia mogą kierować wasz trening w innym, mogą prowadzić w innym kierunku wasz trening, a nie na to, co wy sobie zaplanowaliście. No i na końcu, oprócz takiej linki, można również zastosować pas od judo. To jest prosty, zwykły sposób na ćwiczenia na nacisk boczny. Taki pas może kosztować około 7 do 10 zł. Odwracamy. Nie skręcamy na supinator, tylko obrócony utrzymujemy, bądź utrzymujemy tak, jak mówiłem wcześniej. I wykonujemy ćwiczenia na nacisk boczny. Nacisk boczny to dosyć skomplikowany układ mięśni i ścięgien. Radzę wykonywać takie ćwiczenia raz do dwóch razy, nie więcej, w tygodniu.